Dzień dobry Państwu i witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Koliber i Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Dziś będziemy omawiać tematykę polityki Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, jak wiemy, była premierem Wielkiej Brytanii i zmarła w zeszłym miesiącu. Z tej okazji chcielibyśmy właśnie poświęcić jej dzisiejsze spotkanie. Margaret Thatcher zapisała się nie tylko jako ruch komunizmu, ale także jako polityk szeroko kojarzony z polityką liberalną. Chcielibyśmy się w trakcie spotkania zastanowić, na ile jest to słuszne skojarzenie, dlatego że również przedstawimy pewne myśli krytyczne, które pojawiły się ze strony szkoły austriackiej, zwłaszcza Mareja Rothbarta. Na następne spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii i Stowarzyszenia Koliber zapraszam wszystkich Państwa również do tej auli za tydzień, o tej samej porze, o 18.30. Pan Norbert Slenzok, absolwent filozofii i student politologii, omówi nam tematykę Ludwiga von Misesa, przybliży nam jego filozofię. Ludwig von Mises to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to potrwa prawdopodobnie około godziny, a następnie zapraszamy wszystkich na after do śruby na ulicy Mariackiej. Spotkajmy się przed wydziałem i wybierzmy się razem. No właśnie, Mateusz, dobrze, że źle to powiedziałeś, bo widzę taką radość, że szybko mam powiedzieć i uciekamy, tak? Czy... Nie. Nie? To dobra. Miejmy nadzieję, że pojawi się fajna dyskusja, że zawiąże się nam tutaj coś ciekawego po referacie. Marcin, oddaję głos. Ja mam nadzieję, poradzę sobie. Wszyscy mnie słyszą, mam nadzieję, poradzę sobie bez tego urządzenia. Tak? Wszyscy mnie słyszą? Dziękuję. Jeśli chodzi... Dziękuję bardzo Mateuszowi, że mnie przedstawił. Nazywam się Marcin Sławecki, jestem studentem prawa i politologii. Zainteresowanie chciałbym przedstawić Wam politykę Margaret Thatcher, nie tyle politykę gospodarczą, ale również politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzoną przez żelazną damę, bo z tym głównie określeniem najczęściej pewnie będziecie ją kojarzyli. Dla takiego ułatwienia, takiej organizacji dzisiejszego wykładu podzieliłbym go na dwie części. Pierwszą część mój referat na temat polityki Margaret Thatcher, następnie liczyłbym na wiele, wiele pytań i burzliwą, jak wcześniej Mateusz powiedział, dyskusję. A więc rozpoczynamy. Oczywiście pewnego rodzaju chronologia, dzięki której będę mógł przedstawić Państwu, jak najdobitniej zmieniały się poglądy, konkretny stosunek opinii publicznej do Margaret Thatcher, a co później jest ważne, w krytyce jej rządów, w cudzysłowie już zaznaczę, liberalnych rządów, krytyka jej działalności. Jeśli chodzi o pochodzenie, studia, rodzinę, Margaret Thatcher urodzona 13 października 1925 roku z domu Roberts, pochodząca z rodziny konserwatywnej, ojciec działacz lokalnej partii konserwatywnej, wybierany ponad chyba czterokrotnie jako radny z okręgu, w którym mieszkała. Ważne, był pastorem kościoła metodystycznego. Tu właśnie często zaznaczam między innymi profesor Harris, który jest autorem biografii Żelaznej Damy, zaznacza, że właśnie dzięki temu, że wychowała się w rodzinie, w której ojciec był pastorem, zdobyła pewnego rodzaju przywiązanie do konserwatyzmu. Tu ja już od razu bym zaznaczył, że w niektórych jej poczynaniach możemy odejść od myślenia o niej jako czcicielki konserwatyzmu społecznego. Jeśli chodzi o studia podjęła na Oksfordzie na Wydziale Chemii. Głównie zajmowała się analityką medyczną. Nie jestem specjalistą z tej dziedziny. Próbowała podejmować różnego problemy analityczne. To były jej główne zainteresowania. Studia skończyła z bardzo wysokim, ponieważ drugim wynikiem na roku w 1951 roku wzięła ślub z Denisem Thatcherem. To był jego druga żona. On był z pochodzenia Australijczykiem. Był to bardzo bogaty przedsiębiorca, zaangażowany w działalność Rady Adwokackiej. Dzięki temu podjęła ona
próbę studiów prawniczych, skończyła te studia, w 1953 została wpisana na listę adwokatów i tamże prowadziła działalność, oczywiście za namową męża. Na studiach prowadziła, zaczęła prowadzić działalność polityczną. W 1949 roku została przewodniczącą koła konserwatywnego. Tu zauważamy już pewnego rodzaju jej angaż, propagowanie idei konserwatywnego liberalizmu. To zaznaczę, że propagowała tylko i wyłącznie mówiąc o tym, a nie działając w rzeczywistości. Jeśli jeszcze chodzi o sprawy adwokackie, zajmowała się głównie sprawami podatkowymi, które, jak uważała, były jej najbliższe, bo była przeciwna podatkom, co w trakcie mojego wykładu mam nadzieję, że podważę. Jeśli chodzi o początki działalności w partii konserwatywnej, tu napotkamy same porażki. W 1950-51 roku, w 1953 pasmo klęski, porażek. Pani Margaret Thatcher nie dostaje nawet możliwości bycia wybieranym, czyli nie dostaje elektorem z danego okręgu w partii konserwatywnej, przegrywa z Kretesem. To widzimy z początek lat 50., a więc pewnego rodzaju jeszcze, nie chciałem tego słowa użyć, dyskryminacja, nie tyle, że dyskryminacja, ale takie podchodzenie do kobiet w polityce z ogromnym dystansem. Jeśli chodzi o przełomowy, był rok 1954, gdy dzięki swojej właśnie takiej sile ducha, pewnego rodzaju charyzmie uzyskuje możliwość bycia wybranym przed elektorem w 1954 roku. W 1958 roku wygrywa wybory. Tu zauważamy jej silną pozycję w partii, bo jako jedyna w Izbie Gminy, jedna z dwóch kobiet, tak, z dwóch kobiet, bo często w źródłach podkreśla się, że była jedyną kobietą w 61 roku w Izbie Gmin, ale były dwie kobiety. Tu jest taki najczęściej błąd metodologiczny twórców biografii Margaret Thatcher. W 61 roku wypłynęła na fali, bo w konflikcie między partią konserwatywną a partią pracy w 1961 roku było głosowanie nad karą chłosty. Właśnie w 61 roku jako jedna z niewielu deputowanych do Izby Gmin była właśnie za utrzymaniem kary chłosty. U stóp wielkiej polityki Margaret Thatcher po tych swoich działaniach za karą chłosty, za depenalizacją kontaktów homoseksualnych. Tu należy zaznaczyć, że na początku lat 60. kontakty homoseksualne były jeszcze na liście chorób. Na liście przestępstw w Wielkiej Brytanii, ale na liście, według WHO, było na liście chorób do 1970 roku. Tu bardzo często podkreśla się tą ekspansję środowisk lewicowych, dzięki którym homoseksualizm został skreślony z listy chorób. Ale nie chciałbym podejmować teraz tego tematu. Była, tak jak wcześniej powiedziałem, podważyłbym jej konserwatyzm społeczny, bo w latach 60. występuje bardzo, bardzo zdecydowanie, jest propagatorką aborcji i wcześniej dekryminalizacją kontaktów homoseksualnych, gdzie nawet niektórzy członkowie Partii Pracy byli przeciwni. Jeśli chodzi o gabinet cieni, w 1967, 70, 71 roku obejmuje teki w gabinecie cieni, teki ministra energetyki, transportu, edukacji. Zauważamy jej bardzo wielki rozwój, bo tu w kontekście jej przyszłych rządów od 1979 roku uzyskuje pewnego rodzaju szkołę życia, jak to podkreśla na przykład profesor Harris w swojej biografii, szkołę życia, bo przez 13 czy nawet 14 lat przed objęciem rządów jest ministrem, czy to w gabinecie cieni, czy w gabinecie rzeczywistym od 70 roku. Należy bardzo dobitnie podkreślić, że dzięki temu, że gabinet cieni Wielkiej Brytanii troszeczkę inne funkcje spełniał niż ten gabinet cieni, czy jak było określone przez premiera Marcinkiewicza, gabinet cieniasów w 2006 roku, jednak spełnia ważną rolę i ministrowie tegoż rządu są dobrze przygotowani, prowadzą naprawdę poważną politykę i proponują bardzo poważne reformy. Także
te przygotowanie z lat od 67 do 70 daje jej możliwość w 70 roku objęcia teki. Objęcia teki ministra edukacji. Tu zauważamy bardzo dobitne reformy liberalne, a mianowicie zmniejsza wydatki na szkoły publiczne, tworzy środowisko dla powstawania szkół prywatnych poprzez umożliwienie po prostu przedsiębiorstwom pewne obluzowania w ustawach stworzenia tych szkół nawet na poziomie elementarnym. Jeśli chodzi, co było bardzo krytykowane przez opinię publiczną, odciążyła budżet państwa, a konkretnie budżet Ministerstwa Edukacji od wspierania dzieci w szkołach, a mianowicie odjęła, jak to podkreślała wówczas opinia publiczna, mleko od ust dzieci, czyli nie zgodziła się na to, co było praktykowane w Polsce chyba bodajże od 2008 roku, czyli kartonik mleka dla dziecka w szkole podstawowej. Stwierdziła, że te wydatki są niepotrzebne. Tu podkreślała bardzo dobitnie, że należy zwrócić opiekę nad dziećmi, rodzinie, a nie szkole państwowej. Jeśli chodzi o kolejne reformy jako minister edukacji, to jedną z takich znaczących reform była próba, bo to się niestety nie udało, zmienia szkoły gimnazjalne w licea ogólnokształcące, stworzenia dwustopniowej edukacji podstawowej. Jeśli chodzi o kolejny slajd, to jest Ministerstwo Edukacji. W 1974 roku, gdy jej partia, bo 1970 roku rządzi Partia Konserwatywna, przez 4 lata, w 1975 roku, gdy w 74, przepraszam najmocniej, przegrywa wybory, w 75 roku decyduje się na startowanie na przewodnictwo w Partii Konserwatywnej. Jest to pierwsza kobieta, która zdecydowała się na taki krok. Jej bardzo szerokie doświadczenie, bardzo spektakularne jak na ówczesne kobiety w polityce, a mianowicie, tak jak wcześniej wspomniałem, od 1967 roku jest ministrem w gabinecie cieni, później ministrem edukacji w rządzie torysów. Podejmuje decyzję, że chce zostać szefem partii. To jej się udaje. Prowadzi partię twardą ręką. Dokonuje pewnego rodzaju mechanizmów, które pozwalają jej utrzymać tę partię w ryzach, a mianowicie jej bardzo silny konkurent, jej oponent, też notabene Harris, decyduje się odejść od kandydowania w tychże wyborach, a co robi Margaret Thatcher? Margaret Thatcher decyduje się na to, żeby powołać gabinet cieni, oczywiście co jest, co umożliwia jej bycie szefem partii konserwatywnej. Podejmuje decyzję o tym, żeby wszyscy poplecznicy, czy też bliscy współpracownicy pana Harrisa zostali jej współpracownikami. Czyli od razu z automatu stara się powiązać dwa skrajne środowiska w partii konserwatywnej. Tej liberalnej strony, tej frakcji liberalnej, której ona była przedstawicielką, i tej bardziej konserwatywnej, której był przedstawicielem Harris. Tu bardzo dobitnie wchodzi w konflikt z Związkiem Radzieckim w 1976 roku, co bardzo podoba się opinii publicznej, jak również jej kolegom, koleżankom może już mniej, bo koleżanek był bardzo znikoma liczba, podoba się chęć wprowadzenia ogromnych reform. Tu troszeczkę odciąga uwagę od tych reform, bo mówi te słowa znajome nam wszystkim o Związku Sowieckim, Związku Radzieckim, gdzie dostaje przydomek, podaje jedna z gazet w Moskwie, Żelaznej Damy, i ten przydomek od 1976 roku jest trwały aż do dzisiaj, bo wielu z nas pewnie kojarzy ją jako Żelazną Damę. Bardzo często zamienia się z imieniem, nazwiskiem Margaret Thatcher, mówi się Żelazna Dama tak prościej, i to przedstawia przede wszystkim jej postawę wobec komunizmu. Jeśli chodzi o wybory w 1979 roku, prowadzi partię jako przedstawiciel partii konserwatywnej. Wybory te wygrywa, staje na czele rządu od 1979 roku. Tak jak powiedziałem, w partii
miała wielu oponentów, tak samo wśród zwolenników partii konserwatywnej również istniało bardzo, bardzo wielu jej oponentów z tego względu, że obawiano się wszystkim, że kobieta będzie u władzy, a po drugie ona była taką bardzo twardą kobietą i starała się przedstawić swoje reformy jako bardzo zdecydowane. Tu opinia publiczna bała się ogromnych kosztów społecznych, jakie pociągną za sobą ewentualne reformy prowadzone przez rząd Margaret Thatcher. Ale mimo wszystko w 1979 roku zostaje premierem rządu jej królewskiej mości. Lata 79-83, takie trzy główne różniki tych lat rządów to problem irlandzki, podatki, stopy procentowe i wojna od Falklandy, która diametralnie zwróciła uwagę z problemów ekonomicznych, na jakich stała Wielka Brytania na początku lat 80. przełożyła je oczywiście na pewnego rodzaju jej retorykę i jakbyśmy do dzisiaj powiedzieli PR. Jeśli chodzi o problem irlandzki, problem na pewno większość z nas tutaj kojarzy, problem na podłożu etniczno-polityczno-religijnym. Ona bardzo zaznacza w 1981 roku, dyskredytuje pewne działania poprzedniej ekipy rządzącej, oczywiście w swojej retoryce, ale prowadzi politykę taką, jak prowadziła Partia Pracy w latach 70. Mimo, że mówi co innego, prowadzi taką samą politykę. Tu tak założę pewien ewenement. Jeśli chodzi o główne protesty, jakie wynikły z sprawą irlandzką, to należy zaznaczyć 1981 rok. W tymże roku więźniowie zatrzymani przez rząd Królewskiej Mości, przez policję Królewskiej Mości, zaczęli protestować przeciwko złemu traktowaniu w więzieniach. W tym momencie podejmuje głodówkę prawie 30 więźniów za złe traktowanie. Obarczają tym oczywiście rząd Margaret Thatcher, która objęła tekę premiera kilka miesięcy wcześniej, a nie Partię Pracy, która rządziła przez ostatnie 7 lat. Jeśli chodzi o... Margaret Thatcher podkreślała swoją nieugiętość, siłę woli w niepodejmowaniu tego problemu do opinii publicznej. Jednakże po śmierci z wygłodzenia dziewięciu więźniów decyduje się na pewnego rodzaju liberalizację i jednostkową liberalizację stosunków wobec tychże więźniów, wobec tych, którzy protestowali, a nie wobec ich kolegów, którzy również siedzieli za więzieniu za podobne sprawy. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, stopy procentowe, bo wykład jest prowadzony również dla Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, jakież problemy ekonomiczne, gospodarcze spotkały Margaret Thatcher na początku jej rządów, a właśnie ogromne. I to nie tylko i wyłącznie z powodu fatalnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, ale również po fatalnych rządów lejborzystów w latach 70. Inflacja na poziomie 26% w 75 roku stale rośnie do poziomu 30-34%. Możemy wyobrazić sobie wzrost cen w stosunku rocznym o 30%. Jest to na dzisiejsze warunki jest oczywiście niewyobrażalne. Jest to związane z kryzysem monetarnym, kryzysem naftowym, który ma swoje echa jeszcze na początku lat 80. Jakie działania podejmuje Margaret Thatcher, bo tu to jest ważna kwestia. Jakie działania podejmuje Margaret Thatcher? Margaret Thatcher zdecydowanie podkreśla obniżkę podatków bezpośrednich, obniżkę stóp procentowych. No tu jej działania nie z pozoru liberalne powodują.